piątek 13 grudnia odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wystawa dla zwiedzających będzie czynna od 14 grudnia aż do końca stycznia 2014 roku. Na wystawie znajdują się zdjęcia, plakaty, gazety z okresu Powstania Wielkopolskiego. Znajdziemy także umundurowanie, broń ciężką jak karabiny maszynowe typu Maxim, broń lżejszą, karabiny typu Mauser, bagnety, pasy, chlebaki, czyli pełne umundurowanie żołnierza, dokładnie Armii Pruskiej, bowiem powstańcy wielkopolscy w większości brali udział w walkach I wojny światowej właśnie w Armii Pruskiej i w mundurach pruskich walczyli w trakcie walk o wyzwolenie Wielkopolski i ustanowienie polskości na tych terenach. Pomysł wystawy zrodził się ponad rok temu. Cała koncepcja, czyli wykorzystanie palet oraz desek, lin i takiej surowej scenerii, też zrodziło się ponad rok temu, a sama koncepcja ułożenia, umiejscowienia wszystkich zdjęć i wystawy powstała w trakcie jej budowania. Wystawę udało się zbudować dzięki trzem osobom. Pan Zbigniew Adamczewski, pan Mateusz Klepka oraz moja skromna osoba, Krzysztof Nowacki. Mamy nadzieję, że będą Państwo mile zaskoczeni i wystawa wzbudzi wiele pozytywnych emocji i przypomni przede wszystkim to ważne wydarzenie w historii Wielkopolski, Polski, jakim było właśnie Powstanie Wielkopolskie.